Czyli, proszę Państwa, różni źli ludzie tu w Sejmie. Źli ludzie. Jak to możliwe, żeby ludzie w Sejmie byli tacy źli? Że w ogóle ludzie dopuszczają się do tego, żeby ojciec czterolatka, chłopczyka ślicznego, trzymał jak psa na łańcuchu, albo znęcał się, albo bił. Jak tak można? Jak tak można? Dobry, dobry, dobry. Obudź się, obudź się. La 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 mógłby być Platformą Obywatelską. I Platformą Obywatelską. Odwołanie Grzegorza Schetyny z przewodniczącego, bo to może być inny polityk przecież Platformy Obywatelskiej, niekoniecznie Grzegorz Schetyna. To, co powiedział Radosław Sikorski, no to byłby dobry motyw, żeby trochę w tym kotle platformianym także pomieszać. Ale oczywiście absolutnie, absolutnie ma ojciec racji i pewnie po opublikowaniu tych taśm, które wyciekają, które się pojawiły i pewnie, które jeszcze gdzieś będą się pojawiać, trzeba będzie poddać weryfikacji działania tych osób, które są właśnie przewodniczącymi komisji, którzy zarządzają komisjami sejmowymi przez posłów Platformy Obywatelskiej. Ja sobie nie wyobrażam, żeby osoby skompromitowane, które osoby, którym na przeciwko którym na przykład są prowadzone postępowania przez prokuraturę, czy stają przed wymiarem sprawiedliwości, mogły zajmować eksponowane stanowiska, jeżeli chodzi o parlament, ale myślę, że to jest kwestia przyszłości. Póki to są ten czas wakacji parlamentarnych jeszcze trwa do września i pewnie będziemy do tych kwestii powracać w najbliższym czasie. Jeszcze o zegarku chciałbym powiedzieć, może nie tyle o samym zegarku, bo to samo w sobie jest... Ale chyba ważne jest to, ważne to mechanizm obchodzenia prawa, proszę ojca. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo tutaj pada takie zdanie Radosława Sikorskiego, który ma wiedzę na ten temat, że Roman Giertych wymyśla formułę, jak obejść prawo. Roman Giertych, który jest dzisiaj adwokatem Michała Tuska, Donalda Tuska, rodziny, można powiedzieć, Tusków, nadwornym adwokatem, publicystycznie ujmując sprawę Platformy Obywatelskiej. No i tutaj mówi Sikorski, Giertych nawet mu wymyślił formułę, mowa oczywiście o Nowaku, jak uniknąć tego wpisania do oświadczenia, prostą formułę, Krawiec mówi bezczelną, Sikorski, ale skuteczną, i by nie mogli mu zarzutu postawić. Zegarek tak, żona kupiła, ale to jest własność wspólna. Ale ten ksiądz się wykłóca jakby jak rechodupka, jak baba na bazarze. Patrzcie, patrzcie, ale świątobliwy, oj, ale świątobliwy, zobacz. Warto jest, chyba warto, aby odpowiednie służby w naszym kraju przypatrzyły się tym działaniom, które są podejmowane przez polityków. Mówiąc szeroko polityków, jeżeli chodzi o prezentowanie, przedstawianie oświadczeń majątkowych, ale nie tylko polityków, bo wiemy, że w tej chwili oświadczenia majątkowe składają i sędziowie, prokuratorzy, prokuratorzy i samorządowcy. I warto jest chyba, żeby organa odpowiednie do weryfikacji tych oświadczeń majątkowych pochyliły się nad tymi kwestiami, bo jeżeli Roman Giertych, który jest prawnikiem, nadzornym prawnikiem polityków Platformy Obywatelskiej, wskazuje takie kruczki, które zmierzają do tego, aby przepisy prawa obchodzić, to jestem przekonany, że takich propozycji, takich sytuacji jest o wiele, wiele więcej i na pewno takie obchodzenie prawa ma miejsce i powinno być to przez odpowiednie służby, zweryfikowane przez służby sprawdzane. No, pan Nowak, który w tej chwili uciekł na Ukrainę i jest osobą, która doradza na Ukrainie, jak budować drogi, jest szefem takiego odpowiednika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak mamy minister, jak mamy w Polsce. On właśnie tam teraz buduje, oczywiście duży cudzysłów, buduje drogi na Ukrainie, uciekł na Ukrainę. Jestem przekonany, że wyrok sądowy, który już zapadł,
się do naszego osądu, ale mam nadzieję, że te sprawy będą jeszcze przez wymiar sprawiedliwości przeprowadzone i zweryfikowane. Jeszcze raz powtórzę, to są sytuacje skandaliczne, które absolutnie nie powinny się zdarzać. Nie powinny się zdarzać w państwie prawa, nie powinny się zdarzać w Polsce, nie powinny mieć miejsca. Platforma Obywatelska i jako skompromitowana formacja polityczna, mam nadzieję, że już do rządów nie powróci i nie będzie ich dalsze okradanie nas Polaków, bo to było bezczelne okradanie nas Polaków. Z dóbr narodowych, z serwer narodowych, z pieniędzy, z majątku. Praktycznie obcieranie za wszystkiego. Mam nadzieję, że już się więcej nie powróci. Jak czytam w jednym z dzisiejszych dzienników, panie pośle, to nie tylko były minister transportu Sławomir Nowak, znalazł się na Ukrainie i tam... No właśnie, i to jest ciekawa rzecz, ponieważ jeden z dzienników ustalił, że ma być wolontariuszem Fundacji Otwarty Dialog, czyli tej fundacji, której przewodniczący Rady, Bartosz Gramek, zachęcał, by wyłączyć tutaj cytat rząd. Tak ustalił jeden z dzienników i nieoficjalnie też mówi się, że Bartłomiej Sienkiewicz pracuje dla rządu Ukrainy, współpracować ma z kancelarią prezydenta Petra Poroszenki, bo ta instytucja według informatora Faktu opłaca mieszkanie Sienkiewiczowi, a dokładniej ogromny 7-pokojowy apartament w kamienicy centrum Kijowa, a na parterze nomen omen sklep z drogimi zegarkami. Właśnie, to umiłowanie, zamiłowanie do tych drogich zegarków jest cały czas frapujące i interesujące. Ale to jest były minister spraw wewnętrznych, panie pośle. Proszę ojca, ten minister, który właśnie na zapleczu tej warszawskiej restauracji mówił, że państwo polskie istnieje teoretycznie. I to jest ten minister, o którym komisarz Alejaja, bo ona tak mówiła, Pieńkowska, to chyba ona była, jeśli dobrze pamiętam, coś o tej budce, tak, rosyjskiej, że to w zasadzie na zlecenie została podpalona jako prowokacja. Na zlecenie podczas marszu niepodległości została podpalona, więc to pokazuje jacy ludzie rządzili Polską, ale... Jacy ludzie to rządzili, jacy ludzie bardzo źli. To potwory. Nienawidzą się, oszukują, dręczą, kłamią. Są przecież bardzo źli. Do Brukseli poskarżyć się sioci Feli. Cygany, kozak. Proszę zauważyć, że bardzo często te osoby kreują wizerunek Polski poza naszymi granicami. Zaborem do nieba. Nie tylko oni, ale również pojadą. Media, które były bardzo takie skoleczne względem poprzedniej władzy.
tutaj na myśli dziennikarzy jednego z dzienników, które bardzo często piszą do tytułów gdzieś zagranicznych, skalując Polskę, też przedstawiają Polskę w bardzo złym świetle i przez pryzmat tych publikacji Polska jest tam właśnie na zachodzie postrzegana. Proszę zauważyć Radosław Sikorski, od którego rozpoczęliśmy rozmowę, jego wywiady na różnych zagranicznych mediów, wywiady telewizyjne. To też jest osoba, która absolutnie nie przyczynia się do tego, żeby Polska była pozytywnie, korzystnie postrzegana poza granicami kraju. Mają w tym interes. Oni mają w tym interes, żeby Polska, o Polsce jak najgorzej się mówiło na świecie. A o tym, jako my Polacy, z tym nie możemy się absolutnie godzić. Jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda, pani premier Beata Szydło, pan minister Waszczykowski zrobią wszystko, aby takie niecne praktyki działania ukrócić. No i jeszcze prokuratura. Niech to sprawdza. Bardzo dziękuję. Pan poseł Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Szczęść. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Wysłuchaliśmy powtórzenia wczorajszych aktualności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy z aktuarium Najświętszej Marii Panny, gwiazdę nowej ewangelizacji. Nigdy z mądrości Polska nie wychodzi. Zapraszamy nigdy z mądrości. Bo jak nie Prawo i Sprawiedliwość, to coś innego przesila, aby tylko kraść, ściemniać, zwalniać, opóźniać. Wszystko w rozwoju, żeby aby opóźniać. Cały czas tak jest. Diabeł nie śpi. Właśnie w tym dziele, w dokończeniu tego dzieła. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wspomniałem naszym widzom, słuchaczom, tym, którzy budują tę świątynię, bo ona jeszcze cały czas... Trzeba zawsze rozmawiać tu, gdzie problem powstaje. Prawda? Tak samo Polska dobrze robi, że mówi, że tam trzeba pomagać im, gdzie problem powstaje. Ja wiem, że się nie da. No. Jak rękę urwało, głowę urwało, to się nie da, żeby przywrócić głowę czy rękę. Natomiast różne rzeczy się nie mogą udać, no ale w tej sytuacji, która jest, w tej sytuacji się pomaga. I dlaczego poszukują? I dlaczego? Tak ma tarczą. Wytłumaczą. Niech to wytłumaczą. Obudź się. Obudź się, obudź się. Polsce, tu nie jest źle. Obudź się. Obudź się. Mamel pomeną. Królowa. Królowa. Obudź się. Obudź się. Polsce, tu nie jest źle. Szczegóły wyglądu tego
Polska to moherowa. Gdy my mówimy instrument, to też właśnie tak jak ktoś powiedział, musimy powiedzieć o ludziach, o tych, którzy ten instrument przygotowują, budują, bo o 2 lata temu, tak, myśl, rozpoczęta praca, my o tym już od dawna mówimy na antenie, czy informujemy tych, którzy przybywają do świątyni, a teraz to się staje faktem. Widzimy właśnie rosłek, widzimy piszczałki, te głosy. Także ludzie są kłótliwi, proszę Państwa, i my proponujemy czytanie Pisma Świętego. Pisma Świętego. Proponujemy czytanie. Użyć, mówiąc o wykonawcy tego dzieła, tych organów. Ludzie spokorni, nie chcą narody, się nie nawrócą, to Świadkowie Jehowy mówili od początku. Nie wiem, jakimi tu piszczałkami by się posłużyć, czy się nie posłużyć. Proszę Państwa, ludzie się nie nawrócą. Ludzie się nie nawrócą. Się nie nawrócą. Kapitan Kaczyński i jego żona. Kaczyński i jego żona. Tu nie jest źle. Katecheza to takie kościelne, bardzo kościelne słowo, które nie ma nic wspólnego jakby z Biblią, prawda? To widać, że to pachnie łaciną, pachnie czymś zewnętrznym, że coś z zewnątrz miało wpływ. I miało. Radio Conchita. Coś do rzeczy, bo cerkiew tu Magdaleny w Warszawie zabroniła czytać Harry'ego Pottera. Po co wam to? Po co wam te śmieci?
tylko dlatego, że Radio Tok FM poleciło, że Pałac Kultury Stalina i Lenina wam polecił. Po co wam te hipnoza, magiczne eliksiry, w tym cała magia miłosna, transe różnego rodzaju. To wszystko są konkretne praktyki, które można się dzisiaj też nauczyć z ksiąg, z kursów. Czasami 3 dni wystarczą, żeby się dowiedzieć wszystkiego o historii wszechświata i o jego przyszłości. I potem własne gabinety można otworzyć. Więc, a czasami nie czego nie trzeba się uczyć, trzeba po prostu znaleźć takich, którzy zapłacą i dalej 3 po 3. To też są takie osoby. Oczywiście nie dyskredytuję zawodu wróżki, bo są też profesjonalistki, że tak powiem, skoligacone duchowo i duchami, że Państwo nigdy nie chcieliby się we śnie spotkać i wtedy rzeczywiście prawdy można się dowiedzieć, ale to za cenę życia wiecznego. To ja nie serdecznie odradzam takie odwiedziny. Więc jak widać po prostu, że Harry Potter jest książką, która, i tutaj nie zakładam świadomie, czy nie, mam swoje zdanie, ale Państwo też ogarniacie na pewno, promuje konkretne praktyki ze współczesnego świata autyzmu. No właśnie, ja chciałam podkreślać w dzisiejszej audycji, właściwie prelekcje Tani, zajęłyśmy się tylko małym fragmentem tego, co Harry Potter z lewą wprowadza w życie. I niektórzy, jak pani to powiedziała, zajęliśmy się tą nocną taką stroną, ponieważ dotknęłyśmy mocno i nocną, nieznanej promocji. Natomiast jest jeszcze wiele innych wątków antypedagogicznych, antywychowawczych, antyreligijnych też. Dokładnie są bardzo mocno promowane i można byłoby to pokazać dokładnie na której stronie, w jakich miejscach. Osoby nie widzą, które czytają i tak jak pani mówiła, no nie widzą niczego, Mam słaby wzrok, bardzo mi przykro z tego powodu, ale póki życia, póki ratunku, naprawdę refleksja tutaj może bardzo wiele satanistycznych. Bardzo często osoby, które się wypowiadają przeciwko Harrymu Potterowi, są właśnie oskarżane o jakiś taki że rzucili się na książkę, na porządną, piękną literaturę dziecięcą i widzą jakieś demony, że warsztat literacki jest rzeczywiście doskonały pani autorki tego. Określam, nie, bardzo, bardzo słuszna uwaga, bo też to jest bardzo cienki aspekt, bo jest taka okropna, ta książka się napisała, nieprawda. Powiedziałabym, wyższa strefa stanów średnich, daleko do geniuszu, ale wyższa strefa stanów średnich, to już literatura, która może zadowolić literacko. To jest moje zdanie jako autora również. Więc to czyta się tego? Tak, też oczywiście czyta się płynnie, tam jest wiele rzeczy, na przykład Harry'ego Pottera jako bohatera, pomysł na nią udany i parę innych, więc tym bardziej jakby właśnie to jest kolejne, bo warsztat jest wszystko inne, tak to ogólnie określmy. Na temat Harry'ego Pottera, proszę Państwa, antywartościami czy antytreściami, które powinny się widać, znaleźć, jest tym bardziej niebezpieczna. Więc jeszcze wątek może tego oszołomstwa, to jest cudzysłów znowu, bo często to też ja osobiście osób, które się krytycznie odnoszą do lektury Harry'ego Pottera, spotyka się z argumentami, że to już naprawdę jest skrajne. No jak że można, czy nie ma się czym Kościół zajmować, no, porządną książką Harry Potter. No to odpowiem Państwu tylko tyle. Jeden argument. Benedykt XVI 2 lata przed swoim wyborem na Stolicę Piotrową na piśmie wyraził, co myśli o Harry Potterze. Jest to tak druzgocąca recenzja, że ja przytam swoim do komentowania Harry'ego Pottera Johnowi, bo widzę realne zagrożenie w tej książce, takie no, duchowe dla całego pokolenia, które dzisiaj mamy świadom, który wchodzi. Benedykt XVI w liście do Gabriele Kubi, autorki książki profesjonalnej o Harry Potterze, to jest niemiecka socjolog, znana w Europie z różnych wykładów i taka osoba dość zacna. Gabriele Kubi w swojej książce zamieściła ten list 2 lata przed wyborem na Stolicę Piotrową. Kardynał Ratzinger napisał następujące zdanie.
książka, ale wyjmę to najważniejszego. O Harrym Potterze. Jest to książka, która zabija chrześcijaństwo w duszy dziecka, zanim ono w ogóle zaczęło się zakorzenić. Powiedzenie, że to jest, że zabija książka chrześcijaństwo w duszy dziecka, zanim pojawiło się ono zakorzenić. No w ogóle my mówimy o chrześcijanizmie, którego dawno już nie ma, a chrześcijaństwo, chrześcijanizm wyparło, proszę Państwa. Więc jeżeli ktoś wciąż nie widzi, co jest złego w tej książce, to nie musi tak żeby milczeć. Niech na własnej głowie potem przetrawi ten temat, i się bo jeśli wykorzystam do kierownika, czy bibliotekarza, czy rodzica, czy kapłana, czy zakonnika, czy jaki tamkolwiek inny autorytet rzuci na salę publiczną, to niech wie, że konfrontuje się ze zdaniem Benedykta XVI. Benedykt XVI, widzisz, co on tu powiedział? Na całym świecie przezacnych, myślących, filozofów, demonologów, teologów, którzy zajmujących się profesjonalnie zagrożeniami duchowymi, w tym oczywiście okultyzmem i wikanizmem, które mówią dokładnie to, co ja w tej chwili. I nie ma żadnego powodu, żebyśmy takim kompleksem przekursu intelektualnego wycofali się i powiedzieli, nie, nie, może to rzeczywiście taka książka dla dzieci. Moi drodzy, to nie jest to książka, to jest problem. Problem, czyli Harry Potter. Czyli, że widzicie Państwo, czyli, że nie tylko Cerkiew Prawosławna zabrania czytanie Harry'ego Pottera, ale już i Kościół katolicki, bo u nas Sawa, metropolita Polski, mówi, to co, wy nie macie co czytać? Takie śmieci, Harry Potter? I ukazała się w Cerkwi Świętej Marii Magdaleny taka broszura, proszę Państwa, żeby nie czytać, nie czytać. Nie czytać Harry'ego Pottera, żeby nie czytać Harry'ego Pottera. Także dziękujemy za informacje na temat Harry'ego Pottera. Czyli magia, czary, proszę Państwa, w ogóle u Żydów były zabronione. Jak Żydzi przechodzili przez ziemię kananejską, Jebuzejczyków, Amorejczyków, Moabitów i innych, to Bóg powiedział, że to, co czynią te narody, wy nie macie tak czynić. Ale Żydzi jednak nie chcieli się słuchać Jahwe, zwłaszcza nawet już wtedy, kiedy Mojżesz poszedł po przykazanie na górze i gdy wracał, to oni mieli cielca ze złota ulepionego, no bo to 40 dni trwało, a oni mieli jednak pełno złota z Egiptu, które przenieśli, jakoś ukradli, Jahwe im na to pozwolił, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale hola, hola, Bóg tutaj ma swoje prawa, a oni to wszystko w czambuł potępili i krowę ze złota, cielca ze złota, bydło ze złota. No i tak samo jak kiedyś Żydzi postępowali, tak ich następcy, proszę Państwa. Co my tutaj opowiadamy w naszym radiu latającym, obrotowym, proszę Państwa. Radiu Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. W systemie moherowym, dlatego mówimy o mafiach żydowsko-watykańskich. Wytrącają absolutnie wszystkie argumenty z rąk politykom Komisji Europejskiej. To, co robi jednak opozycja, jest to kolejny przejaw hipokryzji danej koalicji rządzącej. To właśnie ta koalicja bezpośrednio odpowiada poprzez swoje zaniechania za to, co obecnie dzieje się w Puszczy Białowieskiej. Gdyby nie działania ówczesnego Ministerstwa Środowiska, gdyby nie uległość wobec organizacji pseudoekologicznych, tego problemu z kornikiem i drukarzem po prostu by nie było. Zatem mogę tylko zrobić potężny ukłon w stronę Ministerstwa Środowiska, które cały czas jest nieugięte i bardzo dobrze. To jest linia, którą moim zdaniem należy kontynuować, ponieważ tak jak mówię, nie o ekologię tutaj chodzi, a o zwykłą europejską politykę i chęć obalenia polskiego rządu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał ostatnio Polsce natychmiastowe wstrzymanie działań na obszarach Natura 2000. Polskie Ministerstwo Środowiska zapowiedziało jednak, że nadal...
zlikwidowanie obwodnicy z ulicą Przemysłową, gdzie niestety... Tam działania mają na celu osoby, ale też sami poznaniacy. Zawsze wakacje jest problem z krwią. Nie ma żadnego Poznania. Przede wszystkim ludzi związanych z miastem, gdzie będziemy budować sobie wspólne relacje. Takie pomaganie poprzez oddawanie krwi uzależnia. To wcale nie boli. Każdy człowiek ma w sobie coś takiego, że ma satysfakcję, kiedy zrobi coś dobrego. Mówił Michał Prymas z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Zbiórka krwi odbędzie się w najbliższy czwartek. Poznań niemodny, to już jest 21. Polityk był gościem audycji Rozmowy Niedokończone na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Wicepremier odniósł się do zastrzeżeń Komisji Europejskiej w sprawie zróżnicowania w Polsce wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister Mateusz Morawiecki stwierdził, że każda kobieta oprócz pracy zawodowej ma również większe niż mężczyźni zadania opieki nad dziećmi. W jego ocenie propozycja rządu w kwestii zróżnicowania wieku emerytalnego odpowiada nie tylko oczekiwaniom społecznym, ale także innej roli kobiet i mężczyzn. Każda pani, każda kobieta, która wykonuje piękną, ale też najtrudniejszą pracę, która będąc matką, będąc żoną, siostrą, córką, babcią, ma jednocześnie większe niż mężczyźni bardzo często zadania w domu, zadania opieki nad dziećmi, to tę rolę kobiety trzeba właśnie docenić i dlatego właśnie ustawodawca określił ten wiek, możliwy wiek przechodzenia kobiet na emeryturę jako wcześniejszy, ale to jest prawo, a nie obowiązek. W sprawie różnicy w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn w Polsce Komisja Europejska wysłała list do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Przedstawia w nim obawy prawne co do tej ustawy oraz domaga się dialogu ze stroną polską. Komisja Europejska podkreśla, że zmiany dotyczące emerytur w Polsce wprowadzają na nowo dyskryminację oraz nie są w duchu europejskiego prawa. Obniżony wiek emerytalny zacznie obowiązywać od 1 października. Radni PiSu z Warszawy chcą, aby stołeczna willa zajęta przez dyktatora Wojciecha Jaruzelskiego powróciła do prawowitych właścicieli. Radny Jacek Ozdoba zwrócił się w tej sprawie do władz stolicy. Domaga się od ratusza, aby wystąpił do IPN-u z prośbą o zbadanie okoliczności przejęcia nieruchomości przy ulicy Ikara 5, która należała do rodziny Przedpełskich. W ten sposób moglibyśmy dowiedzieć się, czy w dokumentach znajdują się informacje na temat ewentualnych działań służb wobec poprzednich właścicieli lokalu. Dziś willę okupuje córka Wojciecha Jaruzelskiego. Uważam, że prezydent Warszawy powinna wystąpić do córki pana Jaruzelskiego o zwrot tej nieruchomości, nawet skrócenie tej żenującej procesu reprywatyzacji. Ja nie widzę potrzeby, dlaczego rodzina ma się starać o coś tak naprawdę, co należy do nich. No, w sytuacji zupełnie innych nieruchomości mamy wątek wyjaśniania jakichś niejasnych okoliczności. Tu mamy sprawę jasną. Wielka, wspaniała rodzina państwa Przedpełskich zostaje okradziona w 1945 roku, a dzisiaj tą nieruchomość ma córka do pana Jaruzelskiego. Rodzina Przedpełskich kupiła willę w 1938 roku. Po wojnie została im odebrana dekretem Bieruta. W 1973 roku zajął ją Wojciech Jaruzelski. Od lat 90. rodzina Przedpełskich podejmuje działania mające na celu odzyskanie nieruchomości. Jak na razie przegrała kilka procesów. To dziady tak mówią, młody dziad, stary dziad, tak się dzielą, tak się wiesz. W serii przeszukań przeprowadzonych przez malezyjską policję... Moherowi się dzielą, moherowi się kłócą, moherowi się leją, moherowi się biją. Portal BBC. Policja skonfiskowała m.in. maszyny służące do produkcji akcji przeprowadzono w Kuala Lumpur. Według władz, na które powołuje się BBC, działania policji wymierzone były w osoby bez dokumentów lub posiadające dokumenty fałszywe oraz podejrzanych o przynależność do grup terrorystycznych działających w Iraku i Syrii. Portal podkreśla, że w Kuala Lumpur zwiększono środki bezpieczeństwa ze względu na rozpoczynające się w przyszłym tygodniu w tym mieście Igrzyska Azji Południowo-Wschodniej. W kraju zachmurzenie
małe, lokalnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 stopni na południowym zachodzie. IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałem dla województwa świętokrzyskiego. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Badamy problemy, tematy, artykuły. Także wodę trzeba dać. Akcja Solidarni z Europą. W naszym dzienniku specjalna kartka ze świętym Benedyktem, patronem Europy. Jaki upał jest. Kartkę do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, żądając poszanowania podstawowych praw człowieka i narodów. Komisja Europejska nęka Polskę. Nasz dziennik rozmawia z europosłem Markiem Jurkiem. Unii trzeba przypomnieć, że ma obowiązek wspierania państw i narodów, a nie podejmowania z nimi ideologicznej walki. Sporna willa. Willa, w której mieszkał Wojciech Jaruzelski, już dawno powinna trafić w ręce prawowitych spadkobierców. W latach 70. została bezprawnie przejęta przez komunistów i do dziś jest zawłaszczona. A jak wspierać walkę ideologiczną? Jak budować Międzymorze? Poważne przeszkody. Bardzo dużo błędów się popełnia. Jakie pokonać? Artykuł doktora Pracy też. Dlaczego katolicy się kłócą? Cykl Barbary Wachowicz. Opowieść o Tadeuszu Kościuszce. Do końca zabiegał o Polskę wolną i nie. A jak się wspierać, to się kłócą. Dlaczego? Nie mają mądrości, no. Ciemnota? Szok. A ciemnota, to ciemnota. Temat powołania do mówienia. Naszymi gośćmi będą pani Ewa Galewska, filolog, neurologopeda, psychoterapeuta i Rafał Kowalczyk, student biotechnologii. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Zaś audycji dla małżonków i rodziców o 21.30 podejmiemy temat Prawdziwa miłość jest odpowiedzialna. Naszymi gośćmi będą państwo Elżbieta i Piotr Markowie. Zapraszamy serdecznie. Także promyk słońca, proszę państwa, Janek Witek prosił. Lipska. Raz, dwa, trzy, cztery. No to co, już tam załatwiłyście u tego stomatologa wszystkie te sprawy? A ta Jaćka, czy ta Jaćka, ta Basia, czy to ona wróciła, czy co? Czyż jak ona nie wróciła, no to ona może tutaj sobie mieszkać, no. Też ona lubi w bucikach spać i widzę, że Kopciuszek lubi w bucikach spać, no także nie sobie śpią, no. Polacy, proszę państwa, to naród, który się dzieli i zdaje się, że jakoś tak nigdy się nie nauczy tej mądrości, bo tutaj troszeczkę tej świeckiej mądrości mogli mieć z Unii Europejskiej, no ale Unia Europejska ma swoje interesy. Unia Europejska chciała wykorzystać Polskę i teraz Polska się nie dała, no to więc też nie ma autorytetu w dalszym ciągu, że właściwie katolik nie ma autorytetu, a swoich księży nie wierzą, swoich księży im nie chce się wierzyć, a tylko jak jest deska ratunku, to idą do kościoła, a tak to nie chodzą do kościoła katolicy. Także w Duskach 28 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej
jaki upał. Jaki upał na rowerze. Jaki upał na rowerze. I woda u ochroniarza. Proszę Państwa, kult kobiety w Polsce, dużo jest plusów, dużo jest minusów, kult kobiety w Polsce. Steropian skąd, z jakiego miasta, z Jedwabnego, niech Państwo sobie skojarzą, co w tym Jedwabnem było kiedyś. No ciekawi się, jak tam moje noże pójdą. Szczęść Boże, kogo witamy. Jak tam moje noże pójdą, no? Proszę księdza, ja chciałem na deskę 1000 zł. To i tak tanio. Do Torunia wyjazd.
na dziękczynienie w rodzinie, tak? Tak. Jaka tak. to jest miejscowość? To jest Łódź, akcja katolicka organizuje Łódź Hojny, tam południe Łodzi. Prosimy się zapisywać u mnie, to jest pan Zdzisław. Już muszę zanotować, bo nie jesteście zgłoszeni. Łódź jest akcja katolicka Hojny. Hojny, południe Łodzi, jak tam kto woli, i podaję telefon. Tak. 666 330 330 393 393. Jak panu na imię? Zdzisław. I można się również zapisywać do Kalisza. Czyli plus Kalisz, także na 7 września, panie Zdzisław. Tak. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem i oczekujemy w Toruniu 2 września na naszych przyjaciół z Łodzi. Uwaga, Śrem. Drodzy Państwo, w Śremie wyjazd organizowany do Kalisza jest przy parafii Ducha Świętego. Zapisy u Pana Grzegorza 536 601 202. Zapisów można dokonać także w zakrystii parafii Tarnów. Parafia Świętego Józefa i Matki Bożej Fatimskiej. Zapisy w biurze Radia Maryja w poniedziałki od 8.30 do 9.30 i od 17 do godziny 18 oraz po każdej wieczornej przy świętej, a także telefonicznie. Telefon do pani Weroniki 536 652 123. Uwaga, Tomaszów Mazowiecki, parafia świętej Jadwigi Królowej organizuje wyjazd. Zapisy w biurze Radia Maryja we wtorki i środy od 15 do 17.30. Także telefonicznie u pani Celiny 536 603 023. 536 603 023. Były to informacje dotyczące miejscowości, w których organizowany jest wyjazd na doroczne spotkanie rodziny Radia Maryja w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Ludzie sami ze swojej religii się śmieją, sami z siebie zabiją, że dewotki, że dewotki na pielgrzymkę idą, dewotki do... Teraz Teresa Lipska przyjechała ze swoją Olką, córką, i chce ją ulokować u tej jakiejś Barbary, a ta Barbara w pielgrzymkę. Stara baba poszła w pielgrzymkę, zresztą żona umrzeć na drodze. A drugi dzień, tylko 2 dni, ta pielgrzymka jest dłuższa. No dobrze, 2 dni to czyli, że zaraz wróci. Barbara już wróciła, no rejo. Podczas rozmowy w restauracji Sowa i Przyjaciele z 2014 roku Sikorski radził kobiety. To jest bardzo stary kult, jeszcze przed Marią, przed wydarzeniami związanymi z Marią, z Jezusem. No Jezus, no w ogóle jako archangiel pojawił się jako ten pierwszy anioł, stworzony przez Jahwę. Przyszedł tu na ziemię, żeby ludziom pomóc, ale ludzie to nie chcieli pędzeni diabłem uwzględnić i wszystko robili źle. Wszystko robili na wszego. Państwo zobaczą, jaka to siła woli Jahwe.
jaka to siła woli Boga. Jehowa. Żeby się kłócić, żeby awanturować, żeby się bić. Gerarda i całowanie jego relikwii. Także działkowcy i ogrodnicy, jest was wielu. 26 sierpnia zapraszamy was. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na mszy świętą o godzinie 18. Zapraszamy was, działkowcy, ogrodnicy, sadownicy, kwiaciarze. Będziemy wspólnie dziękować za zebrane plony. Cieszymy się, że przybywacie państwo do sanktuarium pożądania wdzięczności i Polaków za świętego Jana Pawła II. Pilnujmy, by już od wyjścia do dolnego kościoła, aż do wyjścia, zachować absolutną ciszę. Nie rozmawiać, niech nikt nie rozmawia. Nie gadać. Pilnujmy zachowania ciszy. Także te buty z ostrymi obcasami, to bardzo przeszkadza w modlitwie. Uważajmy nawet na to, na zamykanie drzwi, żeby nie trzaskać drzwi. Ale pamiętajmy też o godnym stroju. Jeśli pamiętasz o godnym zachowaniu stroju, idąc do urzędu, do pracy, to tym bardziej o godnym zachowaniu i stroju w domu Bożym. Pilnujmy siebie i uczmy tego innych. Przybywacie państwo do miejsca szczególnie świętego, obecnym żywym Panem Jezusem, naszym Bogiem, Najświętszym Sakramencie, z oryginalnym obrazem Matki Najświętszej w kaplicy świętego Jana Pawła II na Watykanie, przed którym podczas swego pontyfikatu modlił się za Kościół, świat, naszą ojczyznę. Z jego krwią w relikwiarzu, prezbiterium, które jest repliką jego watykańskiej kaplicy. Może nie mogliśmy tam być, ale teraz jesteśmy w jego kaplicy, z jego krwią, z obrazem, przed którym się modlił, w szczególnym miejscu. Dla lepszej organizacji prosimy, by grupy pielgrzymkowe zgłaszać pod numerem telefonu w sanktuarium, podają numer 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Ten numer jest odbierany, jeżeli siostry są nam przyjęte. Proszę Państwa o pomoc w wykończeniu tego samego. Mam, że tylko ja na parę.
Organy będą miały 49 miejsc w świecie są tysiące. My dla przypomnienia budujemy 14. Jest już wykonanych 11 stacji. Budujemy ostatnie 3. To są objawienia Guadalupe, objawienie Matki Najświętszej w Japonii, Akita i Vairankani w Indii. Jest już 6 figur świętych na skrzydłach po lewej i prawej stronie prezbiterii. W wykonaniu są jeszcze 2. Błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Matki Marii Truszczycy. Każdy może mieć cegiełkę wdzięczności za świętego Jana Pawła II w tym sanktuarium. Wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Już zbladła, Boże, nie modli. W rodzinie, także szczegółowe informacje dla następujących miejscowości. O uwagę poproszę Szczecin, Tarnogród, Tomaszów Mazowiecki, Warszawę, a także Wrocław. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Panie Pawle, z tej strony z Mikołajek, panu serdecznie Was pozdrawiam. I pragnę ogłosić właśnie też, że my z Mikołajek organizujemy nasz wyjazd nowy w rodzinie, także podam swój telefon, dobrze? Tak, to już notuję, bo nie jesteście też zgłoszeni. 536 601 465 465, pan Adam. Tak, i jeszcze, kochany ojcze, dzisiaj zapraszamy mieszkańców Mikołajek okolic na naszego kościoła świętego Mikołaja. Jest msza święta w stałych intencjach przy Ruchanie Maryja każdego dnia w wielu miejscach w Polsce. Także serdecznie zapraszamy kościół świętego Mikołaja na godzinę 17. Bardzo serdecznie chciałem zaprosić okazji naszego opiekuna, księdza kanonika, doktora, proszę, Marka Święta, także pozdrawiam bardzo serdecznie. A my na Mikołajce oczekujemy, który wszystkich zachwalić z Panem Bogiem. Uwaga, Szczecin, przy kościele Królowej Korony Polskiej, Sprawie Świętej Rodziny, trwają zapisy. U Pana Kazimierza numer telefonu komórkowego, tak będzie w pojęciu, 606 737 715, a także u pani Ady numer telefonu 884 794 399. Uwaga, Tarnogród, parafia Przemienienia Pańskiego. Zapisy u pana Bronisława, numer telefonu komórkowego 661 456 459, 661 456 459, i siostra Jadwiga 798 151 460. Sprawiedliwości chciałem. 798 151 464.